Hej, z tej strony znowu odcinek Konsar. W dzisiejszym odcinku znowu gramy w Bean Engine Drive i gramy następny scenariusz. Myślałam, że ostatni, ale nie. Gambler 500, kontynuujemy naszym ulubionym pojazdem, w sumie moim. Jest ciekawy bardzo, zobaczymy jak nam nim pójdzie. Bardzo, bardzo właśnie fajna trasa jest, taka znowu dżungla. Zobaczymy, bo na razie mi się, chciałam powiedzieć, dobrze jest prowadzi mi się dobrze, no właśnie, o tym mówiłem w ostatnim odcinku. Więc jeżeli nie widziałeś ostatniego odcinka, to wejdź, kliknij w prawym górnym karty i teraz spróbujemy tym, już nie dam rady, nie? Tutaj trzeba być ostrożnym w niektórych miejscach, bo zauważyłem, że jak się gdzieś wydupisz, to już jest po tobie. No, więc tu musimy uważać dość potężnie, hamować to na pewno. Nienawidzę. Okej, próbujemy jeszcze raz. Damy radę tym razem. Ogólnie jestem ciekawy, czy będą dalej coś w wakacje dawać, jakieś następne update'y. Powoli. Polutku, malutku, tak. Nie śpieszy nam się nigdzie. Czy będą w wakacje więcej update'ów, czy tylko ten? Bo ten jest dość spory był, ale no. Ciekawe, czy będzie coś więcej, jeżeli chodzi o update'y. Bo chciałem zobaczyć jakieś nowe auta, takie bardziej, nie wiem. Przydałby się taki van wakacyjny, coś takiego. Nie wiem, z deską surfingową, coś takiego bym widział. Fajnie mogłoby to wyglądać, a dopiero wam pokażę, jak mi się w końcu uda gdzieś, nie wiem, dalej zejść niż 5 metrów, bo widzę, że to nie jest zbyt łatwe. Przynajmniej z moimi umiejętnościami kierownicy. Mistrza kierownicy. Mhm. Ale muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony twórcami gry, bo naprawdę zrobię tutaj, tu ma 4 koła, to ma tylko 3 i z przodu mam przybite chyba 2, a mi tutaj pokazuje tylko tutaj 2. Będę mieć specjalny model. Się śmiejesz, ale się zauważyłam, że to jest napęd na tył, nie? Więc jeżeli masz przednie przebite, to też nie jest jakiś super problem, żeby jechać z tymi dwoma przebitymi z przodu, bo to no to tak naprawdę coś dużo nic ci nie zmienia, bo masz napęd tutaj, nie? Z tyłu. Ale fajnie to się mi tym jedzie. Zobaczymy parę scenariuszy, myślę, dzisiaj. Oj, ile wody. O, jedź. Myślałem, że się utopimy. Myślałem, że mi przebiło tą dużą oponę. Się wystraszyłem, a to nie. Chyba schodzi po prostu powietrze, bo napisane chyba takiego. Już końcówka widzę, że jest. Może mi się uda za tym którymś tam razem. Nie, uważaj, proszę. Nie wiem, który to był raz. Ale w sumie będzie to na nagraniu pokazane. Nie pamiętam, który to jest. Która to jest moja próba. Ale myślę, że chyba czwarta to jest. Więc nawet szybko mi to poszło. No i koniec. Ładnie. Ładnie teraz drift mi wleciał. No, spróbujcie pobić. Niecałe dwie minuty. No, jak zwykle, nie wiem, ja mam te czasy takie tragiczne, że ja nawet nie jestem w tej topce, tej jednej gwiazdki. Teraz spróbujemy coś innego zrobić. Okej, jesteśmy w naszej trasie i widzę, ile to będzie mniej więcej trwało. Tragedia, bo nie będę tu jechać jakieś 6 minut, ale chyba jedziemy Gavrilem Grand Marshalem. Spoko. On taki jest średnio w ogóle zmodyfikowany, jeżeli chodzi o wygląd, bo jeszcze go rozpoznać mógłbym, nie? Ale jakbym patrzył, no to nie wiem, nowe auto. Albo jakieś inne Ibishu, Kowet czy tak dalej, to nie, to bym nie rozpoznał. Te i resztę. Znaczy no, bo to jest strasznie przerobione, a to aż tak nie jest przerobione, nie? Bo to jest w dalszym ciągu tak kształt jakby stary. Ale w sumie widzę, że jeszcze tych checkpointów nie ma, ale widzę, że to są okrążenia. Czyli dość dużo to jednak jest. Już nie mam pojęcia, nie mi to oceniać. Czym ile mi zajmie takie jedno okrążenie. Staram się jak najbardziej, jeżdżę na klawiaturze, nie wiem czemu nie wezmę sobie pada, z tym razem chyba wezmę pada, bo padzie mi się trochę lepiej jeździ. Oj. No, tak jak w GTA się trochę lepiej bugujesz, no to właśnie mówiłem o tym GTA, a totalnie dalej tego nie nagrałem. Nie pamiętam o tym, że ogólnie to będzie dobry pomysł, bo ja nie wiem, tak tylko myślę, ale może to byłby dobry pomysł. Że GTA by na tym kanale też mógł siąść. Chociaż, a tutaj będzie drive to jest... Nie. No i wiedziałem, że tak będzie. Już wtedy jak wjechałem, wiedziałem, że nie. Trudno. Lecimy.
Połowę już mam. Może się uda następną połowę. Powiedziałam, może się uda. Nie powiedziałam, że się uda. Nie! Nie! Wyjedź! 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 Dla osób, które się nie domyśliły. Nie, nie wyjechałem. Jeżeli tam, ja teraz włączam, nie wiem, super turbo mod. Odpalam pada, let's go, lecimy. Nie ma marudzenia. Okej, jednak. Chyba wolałbym na klawiaturze. Bo się za bardzo ślizga ten pad. Czy do opony, jak gram na padzie, nie wiem. O, no albo jeszcze mam dwie opony przybite. Okej, lecimy dalej. Ostatnio znalazłem inną mapę, taką do crash testów. Bo sobie przeglądałem coś do odcinka i mówię, ty, co za fajna mapa. No i znalazłem taką do crash testów. Wjechaliśmy właśnie maluchem z prędkością, no niecały, tam chyba 110 km na godzinę. No i maluch wygląda tak. Ogólnie to pasażer z tyłu, czyli Maciek, gorzej kurna wypadł od pieprzonego. Nie, w to nie wierzę. Pokażę wam z innej jakby perspektywy, jak to wygląda, bo nie wierzę w to. Okej, okay. Z innej kamery wygląda to tak. Przeanalizujmy, w skrócie. Maciek, który jest z tyłu, powinien wypaść na tym lepiej. Ale... jak to wygląda? Ten w ogóle walnął tak mocno, tak z impetem wlecieli, że... nie, to dla mnie śmieszne, że to w ogóle dało radę przeżyć. Zatrzymam czas szybko i zobaczę. Zobaczymy jeszcze raz, jak to w ogóle oni wypadli, bo to jest dla mnie takie śmieszne. Nie wiem, nie kumam tego. No, więc patrząc tak na to, już... poza tej kamery, to jest w skrócie, auto nie miało, czyli pasażerowie, nie auto, nie mieli szans na przeżycie, żadni, więc weźmiemy oczywiście coś bardziej, no co, trochę szybszego, nie żartuję, zacznijmy od czegoś takiego, a może od Gavrila Grand Marshala. Na początku chcę wam pokazać, jak normalny Gavril się rozwala, to jeszcze to zobaczymy, te nowe właśnie, będę chciał patrzeć, tylko gdzie jest Gavril? Chyba wyżej gdzieś tutaj był. No, Gavril Grand Marshal. Gdzie jest ta nowa opcja, czyli nowa wersja? Tu. To będzie jakiś najzwyklejszy. Wam na początku pokażę, jak z prędkością ma 100 km na godzinę. No tyle mniej więcej niektórzy zasuwają poza terenem zabudowanym, domyślam się. Czy 90 jest? No, 90 jest to, co ja gadam. Ale weźmiemy 100, taką symboliczną bardziej prędkość. No i będzie 100. F8, lecimy i patrzymy. Według mnie, no nie wypadnie zbyt dobrze. A, bo ja hamuję nim, to nie mogę klikać S. No, w skrócie... ty z przodu! Miałbyś kierownicę w bebechu. Pasażer pewnie miałby nos rozbity totalnie, byłby cały połamany, a z tyłu, nie wiem, masz tyle miejsca, że jeszcze byś przeżył, no mogłbyś sobie jeszcze film obejrzeć. Tak mówiąc totalnie szczerze, tak zmasakrowało to auto, że mówię, że no tak to wygląda, nie? Że z tyłu może byłoby większe szanse na przeżycie, ale z przodu to myślę, że tutaj, o, dlatego tu się drzwi otwierają. Czy tu się otworzą? Wow, otworzyły się. Jak z takim starym BMW, tak dobrze się otwierają. Możemy zobaczyć, a teraz chodzi mi o to, jak, czy są bezpieczniejsze, a raczej nie, te wersje, które zostały dodane w nowej aktualizacji, czyli Gambler 500. Już patrzymy, oczywiście 100 km na godzinę, zobaczymy, czy nam się uda w ogóle to osiągnąć, ale wątpię, że się nam nie uda. Już tutaj przyspieszamy. 104, to i tak nam zdąży przyhamować. Podążymy jeszcze zrobić tak. Ustawić się. No, no to jeszcze trochę zwolnimy naszym szybkowozem. No. On jeszcze nam zdąży zwolnić. No. Co ja tak mam to dużo? 16, o tak. No i tak. Przeanalizujmy,
I wiemy tyle, że jest o wiele bezpieczniejszy. Dlaczego? Bo mamy ramę. O, patrzcie na to. Owszem, kierownica miała być w wybechu, ale dach już nie jest taki zagięty i to tylko dlatego, bo tutaj się tak zgięło, nie? Ale widać, że jest bezpieczniejszy o wiele. I no, powiedzmy, że z tyłu masz krzesło, co jest raczej niemożliwe. Byłoby o wiele lepiej. Pasażer, no, pasażer jest git, tylko no właśnie, no miejsca pasażera też nie ma, nie? No to chodzi. No ale silnik dodaje, jest uszkadzane. To też mieliśmy takie ramy. Teraz tak samo możemy zobaczyć z tym nowym naszym autkiem, bo go nie robiliśmy testu zniszczenia. Możemy zobaczyć, jak on będzie się niszczyć. No w sumie faktycznie, nie robił jeszcze na polskim YouTubie ani zagranicznym testu jakby zniszczeń tego auta. Oczywiście zobaczmy 100, czy nie, zobaczmy 50. No i 100, nie? Taki przeskok lekki. Możemy jeszcze zobaczyć 70, ale tam pod koniec. O. Soviet Lansdale. Okej. Okay. Najlepsze jest to, co mi ostatnio zagrałem, bo ja ogólnie grałem w tą grę, celuję, patrzę na takie różne detale. I patrzcie, kur, jak twórcy gry są, nie wiem, nie mają co robić ze swoim życiem, bo patrzcie, klikam, żeby otworzyć. Tu macie takie ramy, po której tak się przesuwać, nie? No i... O, patrzcie to. To wszystko zanimowane. Ja myślałem, że wiecie, to tak sobie, no będzie coś tam, ale patrzcie, jak to wygląda. I zamyka się. Bum. W sumie to są pierwsze auto, które ma takie coś. Na przykład, o. Jak to ładnie wygląda, ten bagażnik. Ja już to chyba mówiłem przy pierwszym odcinku, jak pokazywałem to auto. To słabe oświetlenie ogólnie, ale naprawdę robi to robotę, nie będę ukrywać. I te wszystkie detale. Ja mówię, no spoko dodali, ale na początku nie zwróciłem na to w ogóle uwagi. Zobaczmy na początku te 50, to za mało, zróbmy 70. 50 to tam dopiero, wiecie, 50 to jest, że to jest tyle, co jak jedziesz, nie? To można tak zrobić, no. No to jest nic, no jakby poduszki ci wystrzelą pewnie, nic ci nie będzie, nie? A ja tak już bym bardziej do konkretków, krąkreków, tak. Przechodził. I stówę walimy, no bo przecież nie ma co, nie? Walniemy tą samą stroną, a potem możemy walnąć z drugiej strony, gdzie mam taki specjalne miejsce. Okej. Okay. A w ogóle teraz za szybko jadę. No ale. 103. No i chyba jest ociupinkę bezpieczniejszy niż Grand Marshal, ale pewnie Gavli Grand Marshal jest starszym pojazdem i słabszym. A patrzcie, jak tu ładnie. Poza tym, że no raczej byś nie przeżył tego jako kierowca, bo to jest dość duża prędkość. A tak to spoko na to wygląda. Możemy zobaczyć jeszcze, jak szybko jakby zagram sobie to i zobaczymy, ile może wyciągnąć na takim odcinku i czy da radę to jakby, nie wiem, powiedzmy siedzimy na środku z tyłu. A, to też nie za dużo wyciągnęło to auto. Możemy jeszcze raz spróbować, ale patrzcie na to. No tutaj już nie, tutaj już jest też totalna rozruba. A ja jak zwykle muszę zapomnieć o pożegnaniu się, więc jeżeli materiał się spodobał, zostawcie subika z dzwoneczkiem, lajka, żeby takich odcinków następnych nie przegapić i żeby mieć je zawsze pokazane. A ja się z wami żegnam. I jak się ładnie wgniata. Ładnie autko. Ja się z wami żegnam. Pa, pa. Znowu w sumie o tym pożegnanie zapomniałam. Nie wiem, co ja mam z tymi pożegnaniami. Ostatnio coś zapominam ostatnio o nich. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem. Pa, pa. Ile razy już pa, pa powiedziałam? 3? Dajcie 4. Pa, pa. Musi być parzyście.